Pismo Święte to bardzo osobliwy zbiór tekstów. Niektóre fragmenty mogą mieć nawet 3000 lat, więc co sprawia, że ta księga jest tak wyjątkowa? Po dziś dzień istnieją chrześcijanie. Jest ich aktualnie około 2 miliardów. To 1/3 naszej populacji. Więc chyba musi być w tej księdze jednak coś bardzo mądrego, tak? Przekonajmy się. Jestem niewierzący i niegdyś próbowałem przekonać bliską mi chrześcijańską osobę do ateizmu. Niestety bezskutecznie, ale przytaczałem różne argumenty, na przykład jak może jednocześnie istnieć wszechmogący i wszechdobry Bóg na świecie, w którym występuje zło. Albo dlaczego się wszystkim nie pokazuje, żeby udowodnić swoje istnienie. W końcu chyba chciałby, żeby ludzie w niego wierzyli. Gdy to zawiodło, przytoczyłem w końcu niektóre fragmenty biblijne, ewidentnie wskazujące na to, że Bóg jednak posiada negatywne cechy. Jest sadystyczny i zabija, i jest niesprawiedliwy miejscami nawet. A także wskazałem niektóre błędy logiczne i nawzajem wykluczające się teksty w Piśmie Świętym, na co oczywiście zostałem spławiony, że ta osoba nie zna Pisma Świętego i że to nie leży w jej gestii. Jednak zadałem na koniec pytanie: co sprawia, że wierzysz w Boga? I dostałem odpowiedź: bo tak zostałem wychowana. Ja zostałem wychowany na przykład, żeby myć zęby, ale nigdy nie zastanawiałem się nad składem mojej pasty do mycia zębów. Jednakże inaczej jest z religią i Pismem Świętym, ponieważ to jest nieporównywalnie ważniejsze od jakiegoś mycia zębów. Przekonanie, że chrześcijaństwo jest prawdą, że jest słuszne, wpływa na strasznie wiele aspektów i płaszczyzn życia takiej osoby. To wręcz w dużym stopniu ją pochłania i staje się jej częścią. To nie jest jak mycie zębów, więc odpowiadanie, że tak zostałem wychowany, tak zostałam wychowana, jest totalnie bez sensu i po prostu wykazujesz się w tym momencie, moim zdaniem, ignorancją, jeśli nie czytasz Pisma Świętego, albo przynajmniej nie zastanawiasz się, dlaczego właśnie tak jest. Jeśli jesteś osobą wierzącą, to uważam, że powinnaś przeczytać przynajmniej część Pisma Świętego, przynajmniej, nie wiem, jedną księgę. Cokolwiek, żeby mniej więcej zdawać sobie sprawę z tego, co tam się znajduje. A przede wszystkim w Starym Testamencie, bo tam jest najgorzej i właśnie od tego zaczniemy, od Pięcioksięgu. Jestem wyposażony aktualnie w Biblię Tysiąclecia. Stary Testament mam w czwartym wydaniu, a Nowy Testament w piątym. I będę właśnie prowadził serię Pismo Jakże Święte, i to jest pierwszy odcinek, w którym będę omawiał Księgę Rodzaju. Pierwsze dobre wrażenie można zrobić tylko raz, ale niestety po przeczytaniu pierwszych wersetów Biblii wprawiają mnie one w stan zażenowania. Przede wszystkim, no, jest jakiś Bóg, niestety nie wiemy skąd się wziął, i postanawia on stworzyć świat, ale nie wiemy właściwie dlaczego to robi, jaka jest jego motywacja. Nie ma to większego znaczenia, ponieważ sam opis stworzenia jest bardzo infantylny. Bóg wypowiada słowa, które sprawiają, że powstają rzeczy, na przykład niech się stanie światłość, ale do kogo on właściwie mówi? Czy on mówi do siebie, czy on mówi do tej światłości? I w jakim języku on w ogóle mówi? On mówi po hebrajsku? Po co on miałby w ogóle mówić? W ogóle nie ma, to się nie trzyma kupy. Wpasowuje się ten obraz bardzo w wyobrażenia ówczesnych Hebrajczyków, mianowicie, no, ziemia jest tutaj płaska, mamy tutaj do czynienia ze sklepieniem i jakimiś wodami pod sklepieniem i nad sklepieniem. Ewidentnie widać, że nie napisał tego jakiś boski byt, bo dziś wiemy, że Ziemia jest sferą. No ale to nie jest istotne. Najważniejsze jest to, że Bóg tworzy ludzi. Właściwie są dwie wersje powstania człowieka. Pierwsza wersja powstania człowieka jest taka, że Bóg tworzy mężczyznę i niewiastę i mówi im, że mają teraz się rozmnażać i panować nad światem oraz istotami żywymi. Druga wersja stworzenia człowieka: nie było deszczu na ziemi, nie było człowieka, który by uprawiał na ziemię i kopał rów, by w ten sposób nawadniać glebę. No ale
Na szczęście Bóg wpadł na świetny pomysł i stworzył człowieka, ulepił go z prochu i nadmuchał mu nozdrza. A potem wyjął mu żebro i tak stworzył kobietę. Tak. Potem założył ogród Eden. Dowiadujemy się, że tam płyną jakieś rzeki, ale nie ma to większego znaczenia. I wewnątrz tego ogrodu zasadził dwa drzewa. Drzewo poznania dobra i zła oraz drzewo życia. I z tych dwóch drzew zabronił pierwszym ludziom spożywać owoców. I pierwsi ludzie to się nazywali Adam i Ewa, o tym nie wspomniałem. Jednak jakimś trafem doszło do tego, że przebiegły wąż, najprzebieglejszy ze wszystkich zwierząt, na dodatek potrafiący mówić, nie wiem, może wtedy to było normalne, przemawia do Ewy, pierwszej kobiety, i namawia ją, żeby spożyła owoc, że wcale nie umrze od tego. I ona wierzy mu i spożywa owoc, po czym daje to swojemu mężowi. On także spożywa go w ogóle bez zastanowienia. No i tak pierwsi ludzie wkurzają Boga i on ich po prostu postanawia ukarać, że teraz kobieta będzie w bólu rodziła, a mężczyzna będzie z trudem zdobywał pożywienie. Oczywiście ukarał też węża, że teraz będzie na brzuchu się przemieszczał i spożywał proch po swoje ostatnie dni. Tak zostają wygnani z raju, w którym się znajdowali, z Edenu, i muszą teraz żyć na własną rękę. Okazuje się także, że Bóg wygnał Adama i Ewę z raju nie tylko dlatego, żeby ich ukarać, ale także, że boi się, że spożyją owoc z tego drugiego drzewa, z drzewa życia, i staną się nieśmiertelni. Nie wiem dlaczego akurat żałuję ludziom nieśmiertelności, ale widocznie jest to jakaś domena zarezerwowana tylko dla niego. Tak więc zbliżają się do siebie, jak to jest tutaj określone, i rodzą dzieci. Rodzą Kaina i Abla. Oni zajmują się jeden uprawą pola, a drugi zajmuje się trzodą. Bogu się nie podoba, że Kain daje mu jakieś słabe ofiary, więc Kain zazdrosny zabija swojego brata. No i potem Bóg się wkurza na Kaina i go przeklina. I mówi, że teraz będzie wygnańcem. No i tak Kain staje się wygnańcem. I wtedy Kain mówi, że wszyscy ludzie go teraz będą chcieli zabić. Nie ma żadnej protekcji. Ale jacy wszyscy ludzie? Przecież na ziemi jest tylko Adam i Ewa. Co, jego rodzice będą chcieli go zabić? Nie wiem, no ale Boga to nie dziwi i mówi, że dobrze, w takim razie ktokolwiek cię zabije, zostanie siedmiokrotnie pomszczony. Co z tego wynika? Nic właściwie. Potem jest fragment o potomkach Kaina i on właściwie niczego nie wnosi dalej do pisma, tylko że jest powiedziane, że Kain ma syna, a ten syn ma kolejnego syna, a ten syn ma z kolei syna i tak dalej. I na końcu dochodzimy do Lameka. I Lamek mówi do swoich żon Ady i Sildi. Słuchajcie, co wam powiem, żony Lameka, nastawcie ucha na moje słowa. Gotów jestem zabić człowieka dorosłego, jeśli on mnie zrani, i dziecko, jeśli mi zrobi siniec. I tyle. Właściwie to koniec. Właśnie takimi fragmentami, które nie mają żadnego znaczenia, Pismo Święte jest przepełnione. Aż dotąd. Dobra, potem mamy Seta i jego potomstwo. No, Adam i Ewa, z racji, że stracili Abla, bo Kain go zabił, postanawiają, że spłodzą kolejne dziecko, które będzie jakby zastępowało tego Abla. I tak też narodził się Set. I tutaj mamy znowu drzewko, tylko że sami mężczyźni i wybrani potomkowie. No i Set miał jakiegoś tam syna, a ten syn miał kolejnego syna i ten syn i tak dalej. Te imiona nie mają znaczenia, to jest wymienione jeszcze ile żyli i w jakim wieku spłodzili syna. I na końcu tego łańcuszka jest Noe, który urodził Sema, Hama i Jafeta. Teraz to dopiero się zaczyna. Zepsucie moralne ludzkości. To jest tak dziwny fragment, że to jest normalnie szok. Tu jest mowa o synach Boga, którzy współżyją z córkami ludzkimi i o tym, że w owych czasach żyli na ziemi giganci. Tak, to jest rodzaju 6. Świetnie.
Nie wiem, jak mam interpretować synów Bożych, ale nie będę tego robił, bo po prostu ciężko mi powiedzieć, kim są ci synowie Boży i skąd się wzięli. Nie ma o nich mowy wcześniej ani później. Dobra, przejdźmy do tego Noego, bo on jest dosyć istotny. Z racji, iż ludzie stali się niegodziwi, a ich usposobienie było złe, Bóg postanowił, że ich wszystkich zgładzi, ale z jakiegoś niewytłumaczonego powodu postanawia, że też zabije zwierzęta. Tak też zsyła potop na ziemię, ale zanim to robi, postanawia, że jednak ocali jakąś tam garstkę, czyli Noego. I Noe i jego synów, jego córki i jego żony. Ogólnie on jest jego ulubieńcem, bo on jest dobry i tak dalej. Bóg się kontaktuje z Noem i mówi mu, że będzie potop i przekazuje mu dokładne plany architektoniczne, jak ma wyglądać arka, czyli łódź, do której ma zaprowadzić po parze ze wszystkich zwierząt z całego świata i całą swoją rodzinę. A, no i także przygotuje dla nich żywność. Dowiadujemy się, że arka ma 300 łokci w szerokości. No to nieźle. To jest coś koło mniej niż 150 metrów. To jest bardzo zabawne, bo jak on tam ma zmieścić po parze wszystkich gatunków zwierząt? Przecież to jest niemożliwe. I jeszcze musi zorganizować jedzenie. Drobnostka. A, no jeszcze zwierzęta są na całym świecie, no ale to już chyba nie problem dla niego. W końcu jest posłańcem Bożym. Ciekawe, co zrobi z rybami. No i ogólnie ładują się do tej arki. Bóg zsyła potop, wszyscy toną, a oni pozostają przy życiu. I tak ten rok trwa ten potop i w końcu Bóg sprawia, że zawiewa wiaterek, wody opadają i łódź, ta arka osiadła w końcu na górach. Szczęśliwa rodzinka i zwierzyniec wychodzą z niej, po czym Bóg serwuje Noemu przymierze. No, Noe tam mu składa ofiarę oczywiście ze zwierzęcia, a Noe się cieszy, że jaka przyjemna woń. No świetnie po prostu. Bóg obiecuje, że nie będzie już nigdy więcej takiego potopu, że już nie będzie zabijał ludzi tak na taką skalę. Tęczę mu pokazuje, oni się wszyscy cieszą. No i potem Noe błogosławi swoim synom i na nowo przypomina, co mają robić, że mają zaludniać ziemię i że rządzić wszystkimi żywymi istotami itd. Potem to się dopiero zaczyna, bo Noe tam sobie opił się trochę alkoholem i stracił przytomność, no i tam jeden z jego synów, Ham, przychodzi do niego i widzi jego penisa, gdyż jest on nagi i razem ze swoimi braćmi okrywają go w jakiś tam płaszcz, jakikolwiek materiał i potem ojciec, jak się dowiedział, że jego syn zobaczył jego przyrodzenie, to się zdenerwował, że halo, jak tak można, zobaczył mnie nago i przeklął jego syna, Kanaana. Aha, no okej. Nie wiem, to nie ma żadnego sensu znowu. No ale dobra. Umarł Noe potem. A potem jest rozdział z potomkami Noego, że jakich synów miał Sem, jakich Ham, a jakich Jafet. No i się tylko dowiadujemy tam o poszczególnych ich istotniejszych osobnikach, że to nie ma większego znaczenia potem. Wieża Babel. Ludzie się zebrali z całego świata i postanowili, że zbudują wieżę. Miasto oraz wieżę Babel, aż do nieba ta wieża miała być. No ale Bóg się zdenerwował, że halo, przecież jak ludzie takie rzeczy robią, to potem ośmielą się pójść jeszcze o krok dalej. Trzeba im przeszkodzić i zniszczyć to w zarodku. No to okej. Pomieszał im języki, tak. Że mówili w różnych językach i że nie mogli się ludzie dogadać, to nie zbudowali wieży Babel. Potem mamy wymienionych potomków Sema, podobnie jak tam z potomkami Kaina, czyli że Sem miał syna, ten syn miał jakiegoś tam syna i tak dalej, tylko że to są wybrani synowie, wybrana ścieżka, więc na samym końcu mamy Teracha, który miał za synów Abrama, Nachora i Harana. No, ogólnie Haran umiera dosyć prędko i zostawia po sobie swojego syna Lota. I potem Terach z całą resztą, Abram ma jeszcze swoją żonę Saraj, wyruszają z Ur Chaldejskiego do Kanaan. Tyle, że tam nie docierają, tylko zostają w Haranie. I tam też ich ojciec umiera. A potem cała rodzinka, czyli Lot ze swoim
wujkiem, można by powiedzieć Abramem i Saraj, wyruszają do Egiptu. I tutaj okazuje się, że Abram jest sutenerem i stręczycielem własnej żony. Po prostu mówi do niej, że żeby mówiła, że jest jego siostrą, bo inaczej jego niby zabiją, i żeby dobrze mu się wiodło ze względu na nią. No i tak też oddaje ją w ręce Faraona. Faraon z nią śpi i tak właśnie Abram dorabia się ogromnego majątku, dostaje od Faraona różne owce, woły, niewolników, niewolnice, oślice i wielbłądy. No to po prostu to jest dopiero skurczysyn. Własną żonę. Potem jadą sobie wszyscy w trójkę z tego Egiptu, bo w Kanaanie był ogólnie głód, dlatego do tego Egiptu pojechali. No i wracają do tego Kanaanu. No i Lot zatrzymuje się pomiędzy Betel i Aj i postanawia, że zajmie tę ziemię, czyli dokładnie jest to ziemia od Doliny Jordanu aż po Soar, a Abraham właściwie pójdzie dalej ze swoją żoną i zostanie w Kanaanie, bo za duży są już, Lot i Abram już tak się rozrośli swoimi posiadłościami, że swoim dobytkiem, że nie mogli we dwójkę usiedzieć obok siebie. Potem wybucha jakaś wojna i najeżdżają na siebie różni władcy, na Sodomę i Gomorę najeżdża 5 władców. Tam w Sodomie mieszka właśnie ten Lot, który się rozdzielił wcześniej z Abramem i Saraj, i zostaje on porwany, ale z racji, że jakiś tam koleś powiedział Abramowi, że Lot został porwany, no to Abram wyruszył ze swoimi ludźmi, żeby go odbić, i uratował tego Lota. Został on odbity, no i w sumie to świetnie, wszyscy się tam dogadują. Potem Abram dobija jakiś tam umów pokojowych z tymi władcami, żeby się już nie klepać. No i tyle. A potem przychodzi Bóg do Abrama i mówi mu, że będzie miał potomstwo liczne i w ogóle, i że cała ta ziemia będzie jego, że Kanaan będzie należał do niego. No i on mu w to nie wie, czy w to wierzyć, więc mu Bóg mówi, że na dowód tego, że tak się stanie, złóż mi ofiarę. Nie wiem, w jaki sposób ma to zadziałać, no ale dobra. Potem jakoś ta przepowiednia Boga jeszcze się nie sprawdza i Sara wciąż nie jest płodna, bo oni starzy są strasznie ogólnie. Więc Saraj postanawia, że da swojemu mężowi da niewolnicę Hagar, żeby z nią współżył i żeby urodzili syna. I tak też się stało. Abram zapłodnił Hagar i była ona brzemienna. A z racji, że była brzemienna, zaczęła lekceważyć Saraj, więc Saraj ją upokorzyła. Nie jest napisane dokładnie w jaki sposób, ale na tyle mocny, że ta niewolnica brzemienna uciekła na pustynię. Ale Bóg się do niej odezwał i powiedział: wracaj do swoich panów i do swojej pani i do swojego pana, a będzie ci to wynagrodzone. No i wróciła i urodziła im dziecko Izmaela. I tyle. Potem Bóg znowu się kontaktuje z Abramem i nie wiem, chyba po prostu Abram może już mieć bardzo słabą pamięć, bo jest tak stary, albo po prostu jest głupi i Bóg mu musi na każdym kroku przypominać, że będzie miał liczne potomstwo, bo przypomni mu to później jeszcze jeden raz, właśnie kolejny raz mu to przypomina, a dodatkowo mówi o tym, że musi obrzezać siebie i wszystkich swoich bliskich i będzie tą tradycję kultywował przez wszystkie pokolenia. Tak więc Bóg stwarza człowieka z napletkiem, ale z jakiegoś niewytłumaczonego powodu jest nastawiony negatywnie do napletka i każe wszystkim go obciąć. No i tak też Abram się obrzezał. Nie wiem, dlaczego akurat teraz Bogu się przypomniało, że człowiek ma napletka. Może Bogu się tak nudziło, że aż zaczął się nad tym nagle zastanawiać. Potem przychodzi Bóg do Abrama, pod jego namiot. Właściwie to przychodzi trzech typa, tylko że Abram jakimś cudem wie, że właściwie to zmienione już ma imię na Abraham. Jakimś cudem Abraham wie, że to jest Bóg, i przychodzą do niego i znowu mu mówią, że będzie płodny i będzie miał potomstwo liczne, gwiazdy na niebie i ziarna piasku na pustyni. Saraj się z tego śmieje, że w ogóle co ty mówisz, właściwie to już Sara, bo zmieniła imię na Sara, że
To niemożliwe jest przecież. I tyle. Ale ci panowie, czyli Bóg, podążają w kierunku Sodomy, a Abraham podąża w ślad za nimi. I Bóg mówi do niego, że ludzie w Sodomie są niegodziwi, są źli i trzeba to zniszczyć, to miasto całe. No i on mówi, no ale jeżeli są tam chociaż 50 sprawiedliwych i tak dalej, i tak dalej. I się targuje z Bogiem, że aż w końcu, jeżeli będzie co najmniej 10 sprawiedliwych, to nie zniszczy Sodomy. Dobra, przejdźmy więc do Sodomy, bo tam się teraz dzieje akcja. I jest tam Lot, jego żona i córki. I przychodzą aniołowie do niego i on ich wpuszcza do siebie do domu. I przychodzi rozwścieczony tłum mężczyzn w różnym wieku i domaga się, żeby wypuścił te anioły do nich. No ale Lot mówi, ja wam nie dam aniołów. A i mówi do nich, że mogę wam za to dać moje córki. Jest to głupie, ale tłum mówi, że nie chce tych córek, że chce aniołów. No i wtedy aniołowie postanawiają, że oślepią ten lud, bo on próbuje się dobić do jego domu. No i nagle aniołowie postanawiają, że w końcu wyjawią Lotowi pewien sekret, a mianowicie, że Sodoma zostanie zniszczona przez Boga niebawem, więc niech zabierze całą swoją rodzinę i dobytek i się stąd wyniesie, bo zaraz nie będzie z czego zbierać. Mówione mu jest, żeby nie oglądano się za siebie, bo zginiesz, coś takiego, że tam nie oglądaj się za siebie po prostu. No to Lot wybiera się ze swoją żoną i córkami dwiema. No i tam niestety żona po drodze się obejrzała i zamieniła się w słup soli. Niestety, no. Smutna rzecz. Występek córek Lota. Tak, bo ten Lot ukrywa się ze swoimi córkami w pieczarze i one nie mają nikogo, kto mógłby sprawić, że byłyby bierzemienne, żeby miały potomstwo, więc upijają swojego ojca jednej nocy i pierwszej nocy starsza z nim odbywa stosunek, kiedy on jest nieprzytomny, więc nie wiem, jakim cudem on mógłby być w stanie erekcji i jak mógłby w ogóle dojść do zapłodnienia w takiej sytuacji, ale dzieje się to aż dwa razy z rzędu w przypadku zarówno starszej, jak i młodszej siostry. I tyle. I właściwie potem ten wątek nie jest rozwinięty dalej, tylko że rodzą dzieci. Potem Abraham z Saraj jedzie do Geraru, gdzie rządzi Abimelek. I tam znowu odpala te swoje pomysły z byciem stręczycielem swojej własnej żony i sutenerem. Rozkręca biznesik, tak samo jak w Egipcie. I tutaj to nawet Bóg mu bezpośrednio pomaga, bo mówi do Abimeleka we śnie, że to jest jego żona i że nie powinien z nią spać, bo to przecież grzech jest. No i w końcu Abimelek nawet udaje dwa razy więcej niż ten faraon. Po prostu biznesmen prawdziwy. Urodzony. Dobra, w końcu spełniła się ta obietnica Boża i rodzi się Abrahamowi syn, z którego nazywają Izaak. No i zdążył im się ten syn urodzić i już Bóg każe mu go zabić. Tak, więc w tym celu Abraham jedzie do Morii i tam składa w ofierze swojego syna, prawie składa w ofierze swojego syna. Na szczęście ręka Boża powstrzymuje go od tego i mówi, że nie, no to był taki żart, co ty? Naprawiasz się, ludzie, Bóg tylko cię testował. Haha, on mówi, haha, śmieszne w sumie. I tak szczęśliwie kończy się historia z lekkim może urazem psychicznym jego dziecka. Potem mamy wymienionych potomków Nachora, to jest jeden z braci Abrahama. I właściwie to niczego nie wnosi do fabuły dalej, ale jednak jest to wymienione. Potem jest śmierć i pogrzeb Sary, która niegdyś nazywała się Saraj, czyli żony Abrahama. I dowiadujemy się, że została ona pochowana w pieczarze od Efrona Hetyty w pobliżu miejscowości Mamre. Po prostu Abraham wykupił to pole i pieczarę od gościa jakiegoś i tam pochował swoją żonę. I co w związku z tym? Nic. Właściwie nie za dużo. Tyle, że ten grób zostanie potem użyty dla kolejnych potomków Abrahama. Izaak, syn Abrahama.
teraz Abraham chce, żeby Izaak znalazł sobie jakąś żonę, ale nie chce, żeby pochodziła ona z Kanaanu, tylko pochodziła z jego rodzinnych stron. Dlatego wysyła swojego sługę aż po Aram Naharaim i tam jego sługa znajduje tam Rebekę, która okazuje się być siostrą Labana, a córką Betuela, który był synem Nahora i Milki. Czyli jest to jego są to jego krewni Abrahama. No i on odnajduje tą kobietę po tym, że ona napaja jego osła i daje mu pić. I tak też jej rodzina, tej Rebeki, zgadza się pójść z tym służącym Abrahama i potem wraca z tą kobietą do domu Izaaka i mówi, że no to teraz będzie twoja żona. A Izaak mówi, okej, tak w ogóle za jego plecami to zrobili, nic mu nie powiedzieli, przynieśli mu żonę za free, tak po prostu. I to na dodatek krewną. No dobra, no, kiedyś tak było może. Potem mamy wymienionych potomków Abrahama z Keturą, o której właściwie nikt wcześniej nie wspominał, ale teraz się dowiadujemy, że miał jeszcze drugorzędną żonę. I mamy wymienionych jej potomków. Mamy też wymienionych potomków Izmaela, czyli tego pierwszego syna właściwie z niewolnicy. No i właściwie z tego też nic nie wynika. Tyle, że po tym jak narodził się Izaak, to Izmael został razem z tą Hagar wygnany z domu Abrahama i zamieszkał on na pustyni, ten Izmael. I tyle właściwie. Izaakowi i Rebece rodzą się Jakub i Ezaw. Jak się potem okazuje, Ezaw jest skończonym kretynem, ponieważ Ezaw wraca sobie z polowania i jest zmęczony po całym ciężkim dniu, więc jego brat Jakub, przebiegły jakże, postanawia, że da mu propozycję nie do odrzucenia i po prostu mówi mu, że zrobię ci zupę, a ty mi oddasz przywilej pierworodztwa. On mówi, okej. I tamten mu zrobił zupę, a tamten oddał mu przywilej. No, to kretyn skończony. Dobra, potem mamy Izaaka w Gerarze, który spotyka się z Abimelekiem i to jest król Geraru. To jest ten sam, z którym wcześniej Abraham dobijał targu za pomocą swojej żony. I tutaj Izaak próbował zrobić to samo, co jego ojciec ze swoją żoną tym razem, z Rebeką. No i trochę mu się nie udało, bo tutaj dwa razy tego samego się raczej ciężko będzie nabrać. No i on skapnął się, że tutaj to jest jego żona, a nie siostra. Zostało powiedziane, że ktokolwiek tknie jego żony, zostanie zabity, więc niestety nie udało mu się rozkręcić biznesu jakiego ojcu. Potem Jakub idzie o krok dalej i postanawia wydymać swojego brata również z błogosławieństwa. Ojciec ich, czyli Izaak, już jest stary i powoli umiera, więc mówi Ezawowi, żeby upolował mu żarcie, a w zamian, gdy mu przyrządzi potrawę, złoży mu błogosławieństwo, więc Ezaw idzie polować. Ale matka Jakuba, żona Izaaka, widzi to całe zdarzenie, ale bardziej miłuje Jakuba nad Ezawem, więc postanawia mu pomóc w małym przekręcie. Zakłada na niego jakąś sierść, jakieś szaty brata, zakłada na Jakuba, sama przyrządza jedzenie i tak to Jakub podchodzi do swojego ojca i udaje, że jest Ezawem, a ojciec ma już problemy ze wzrokiem i się nabiera i tak też udziela swojemu synowi, nie temu, któremu powinien, błogosławieństwo i udziela błogosławieństwo takie, że będzie miał potomstwo liczne i będzie miał władzę nad resztą potomków i tak dalej. I to jest strasznie dziwne, bo potem przychodzi Ezaw i się wkurza, że błogosławieństwo go minęło, a ojciec mówi, tobie już nie mogę dać, bo dałem tamtemu. To jest tak śmieszne, że Bóg daje jakąś moc Izaakowi, żeby sobie nią rozdysponował i błogosławił w jego imieniu, ale nie może tego cofnąć. A Bóg tak jakby bezinteresownie po prostu oddaje jakiemuś tam człowiekowi swoją część swojej mocy, a on sobie niech zrobi z nią co chce. Jego pomyłka, tak? Super.
No i potem Ezaw poprzysiągł, że go zabije, tego swojego brata, bo mu zakosił błogosławieństwo w końcu. No ale na szczęście Jakub postanawia uciec, no i ucieka z rodzinnego kraju i udaje się do Haranu. W trakcie drogi ma sen o drabinie do nieba, po której wchodzą i schodzą różne osoby. Dosyć musi chyba być ta drabina szeroka, skoro jednocześnie ktoś może wchodzić i schodzić. I w dodatku nie wiem, o co ona jest oparta, o niebo. No dobra, niby tam jest sklepienie, ale to się i tak nie trzyma kupy. No i przychodzi Bóg i mówi, że cała ta ziemia Kanaanu będzie należała do niego i że będzie miał liczne potomstwo. No i on mu wierzy, budzi się i w końcu idzie w dalszą podróż. I tak też dociera do Padan Aram i tam do swojego krewnego Labana. Zakochuje się w jednej z jego córek, w Racheli, i ten Laban, ojciec tej córki, mówi do niego, że okej, możesz sobie wziąć się za żonę, ale musisz dla mnie pracować przez 7 lat. No i on mówi, okej, będę pracował dla ciebie 7 lat. Mija te 7 lat pracy, bierze ją sobie za żonę, a tu nagle wyskakuje Laban, że o, my tutaj mamy tradycję, że nie możesz najmłodszej, musisz inną, weź Leę. No i on mówi, że nie, no ja chcę Rachelę. No to pracuj kolejne 7 lat. No i on mówi, okej. Okay. I bierze Leę za żonę przez kilka tam dni, chyba przez tydzień, mi się wydaje. A potem pracuje znowu 7 lat i bierze za żonę Rachelę. I tyle. Ale to nie koniec, bo potem zaczyna się wyścig żon o płodność. Właściwie to o ilość męskich potomków. Musi być tak, że jedna ma zamknięte łono, a druga nie, i potem będzie na odwrót. Ale żeby zachować jakiś kontrast tutaj. Więc Lea, z racji, że jest bardziej płodna, to rodzi Rubena i inne dzieci. Tak serią wypuszcza taśmowo Jakubowi Bachory. Ale potem Lea, widząc, że mąż bardziej jest do niej przychylny, do tej Lei, zaczyna zazdrościć swojej siostrze i bierze swoją służebnicę imieniem Bilha i mówi Jakubowi, zrób z nią dziecko. I robi też znowu taśmowo. A potem druga żona, Lea, stwierdza, że o, nie, zaczyna mnie doganiać, więc bierze swoją niewolnicę i mówi Jakubowi, zrób z nią dziecko, żebym to ja miała jeszcze więcej dzieci. I robią sobie takie wyścigi. Racheli jednak otwiera się na koniec łono i rodzi mu dwóch synów tam. Rodzi mu przede wszystkim Józefa i Beniamina. Jakub dorobił się majątku, założył sporą dosyć rodzinę, szczerze mówiąc. Mówi do Labana, że chce się stąd wynieść i chce wrócić do swoich rodzinnych stron. No on mówi, okej, wracaj sobie do swojego Kanaanu, nie ma problemu. No i on się pyta w takim razie, ten Laban, dorobiłeś się tu majątku i dzięki tobie sam też mam pieniądze, czy chcesz czegoś w zamian? I Jakub mu odpowiada, że sam powinien wiedzieć, co chce w zamian. Ale skoro nie wie, to chce od ciebie bydło prążkowane, pstre i centkowane. No on mówi, okej, to weź sobie takie. To wygląda tak, że pewnie nieduża część jego bydła była w takim właśnie usposobieniu, że tak wyglądała, że te centki, pstre i prążki. Ale Jakub wpadł na bombowy pomysł, jak wydymać Labana ze wszystkiego. Czyli po prostu zrobił tak, że okorował gałązki różnych drzew, tak, żeby było widać prążki, i zastawił je obok wodopoju. I ustawił w kolejce zwierzynę i silną zwierzynę prążkował, a słabą, chorą nie. I tak silne zwierzęta tam dobre trafiały się Jakubowi, a te słabe zostawały Labanowi. I ogólnie wydymał go prawie ze wszystkiego. Ukradkiem wyciągnął wszystkie swoje żony i dzieci, i cały swój dobytek i wyjechał stamtąd. Tam Laban go jeszcze ścigał i się zapytał, co się nie pożegnałeś, albo co tam. Potem Jakub wraca do Kanaanu, więc musi się spotkać ze swoim bratem Ezawem. Więc przygotowuje się do tego spotkania mentalnie. On po prostu dostaje świra, że
Matko, spotkam się z moim bratem, że on mnie zabije. No ale potem się to jakoś rozwiązuje, bo Jakub spotyka anioła i walczy z aniołem. I wygrywa z nim, że coś tam sobie zniknął. I anioł do niego mówi, że jest Izraelem, że walczył z Bogiem i zwyciężył. I tyle. Koniec. Potem spotyka się z Ezawem i okazuje się, że Ezaw nie jest jednak negatywnie do niego nastawiony. Nie wiem właściwie dlaczego, przecież poprzysiągł, że go zabije. No ale wypłaca Ezawowi sporo kasiory i daje mu znaczną część swojego dobytku, więc może właśnie dlatego Ezaw bardziej przychylnie teraz na niego patrzy. Jakub osiedla się w Sychem, który jest w Kanaanie, razem z całą swoją rodziną i dobytkiem. I teraz jego córka Dina wygląda sobie na kobiety tego kraju, gdyż nigdy tu nie była. I tam jest sobie Sychem, który ją upatrzył i tak mu się spodobała, że postanowił, że ją zgwałci. I tak też zrobił. Bracia tej Diny się tak wkurzyli, że to zrobił, ale on próbował jakby to załagodzić i powiedział, że wezmę ją za żonę. To oni powiedzieli, dobrze, tylko pójdź się obrzezać i cały z wszystkich swoich ludzi. Więc Sychem wraz ze swoimi wszystkimi ludźmi poszli się obrzezali, a w tym czasie synowie Jakuba najechali na tych ludzi i wymordowali ich wszystkich. Nie tylko tego Sychema, tylko wszystkich po prostu, bo dlaczego nie? Jakub był trochę na nich wkurzony, że dlaczego zabili ich wszystkich, teraz wrogów sobie narobiliśmy. No ale jednak nikt na nich nie najechał, nie mógł się nikt z nimi liczyć. Potem objawia się Jakubowi Bóg i mówi mu, że od teraz nazywa się Izrael. I niech się wybierze do Betel, które znajduje się w Mamre, z całą swoją rodziną i dobytkiem. No i wyrusza. No ale to jest mało istotne, bo Jakub jest nazywany Izraelem na przemian w dalszych opowieściach, co prowadzi do nieścisłości. Jak na przykład Abram był przemianowany na Abrahama, to mówiono na niego Abraham już później i ani razu nie usłyszano słowa Abram. A za to tutaj, potem, w późniejszych partiach opowieści, on na zmianę jest nazywany Jakubem i Izraelem, co jest totalną głupotą i taka niekonsekwencja po prostu. Potomkowie Ezawa, Edomici. Też nie ma żadnego znaczenia dla dalszego toku fabuły, po prostu są wymienieni konkretni jacyś jego synowie. Dzieje potomków Jakuba. Dobra, Józef zostaje sprzedany przez swoich braci. Ogólnie Józef jest najbardziej kochany przez swojego ojca i ma też różne sny, na przykład, że będzie rządził nad swoimi braćmi i że będzie mu się dobrze wiodło. No, chyba widzi, że jego bracia za bardzo go nie miłują, nie darzą sympatią, bo za jego plecami złorzeczą, ale nie przeszkadza mu to w powiedzeniu do nich takich rzeczy, które mogłyby ich jeszcze bardziej sprowokować, bo jest widocznie kretynem, tak jak wszyscy prawie tutaj w tym Piśmie Świętym. Ale potem jego bracia się tak wkurzają na te jego przepowiedzi, że postanawiają go sprzedać do Egiptu za 20 sztuk srebra. Dobra, no i sprzedają go, no i tyle. I mówią ojcu, że został zabity przez dzikie zwierzę. A on rozpacza. Opowieść o Judzie i Tamarze. Juda to był jeden z tych synów Jakuba i wziął on sobie za żonę jakąś osobę, nawet nie wiemy jak się nazywa, ale za to wiemy jak się nazywa jej ojciec. I mają razem dzieci, Era i Onana. Tak więc Er bierze sobie za żonę Tamar, a że Er był złym człowiekiem, to umiera. Bóg go zabija, tak o. Szkoda, że Bóg nie zabije pozostałych braci Józefa, zanim go na przykład sprzedali do Egiptu, skoro może od tak zabijać złych ludzi. Super po prostu. Więc Er nie ma potomstwa, bo umarł i nie zdążył zapłodnić swojej żony, więc ojciec Juda stwierdza, że Onan powinien zapłodnić Tamar, żeby Onan mógł mieć potomstwo. Tak, Onan mógł mieć potomstwo, jak on jest martwy. No ale dobra, tak to działa niby. No i Onan twierdząc, że to potomstwo nie będzie jego, nie wiem w jaki sposób, ale twierdzi, że to potomstwo nie będzie jego, stwierdza, że nie będzie doprowadzał do zapłodnienia. I Bóg się na to denerwuje i też go zabija. I tak pozostaje Juda i jego synowa, Tamar. Więc zamieszkują razem, a potem Tamar stwierdza, że nie ma żadnego mężczyzny, który mógłby z nią współżyć i z którym mogłaby mieć potomstwo.
Więc oddaje się w nierządy i udaje prostytutkę, zakrywa swoją twarz i spotyka ją właśnie Juda, jej teść, i odbywa z nią stosunek. I potem, jak dowiaduje się Juda, że jego synowa poszła w nierządy, to mówi, że trzeba ją spalić na stosie. No świetnie, ją trzeba spalić na stosie, ale jak on poszedł na dziwki, to już nie. Ona mówi w końcu, że współżyłam z człowiekiem o takich przedmiotach, że trzymał w ręku jakąś tam laskę i stwierdza, że to, o matko, to byłem ja przecież. I postanawia, że jednak nie zabije swojej synowej. Ona potem rodzi dzieci, ale to już mało istotne. Dobra, Józef sprzedany w Egipcie trafia w ręce Potifara, to jest jakiś tam egipski dostojnik, przynajmniej jest wyżej postawiony niż jakiś tam zwykły plebs. I ten Potifar oddaje pełnię władzy w domu temu właśnie Józefowi, ponieważ widzi, że to z nim idzie jakieś błogosławieństwo wspaniałe i dzięki niemu dobrze mu się wiedzie, więc oddaje mu wszystko totalnie. Po prostu dużo to ma sensu. Jego żona, tego Potifara, z racji, iż jej mąż jej nie zadowala, postanawia współżyć z Józefem, tyle że Józef nie chce z nią współżyć, więc ona oskarża go, że to on chce z nią współżyć, i tak też Józef trafia niesłusznie do więzienia. W więzieniu tłumaczy tam jakimś ludziom sny, oni zdążył przetłumaczyć jednemu człowiekowi jego sen, a on stwierdza, że o tak, dobrze tłumaczysz, ale skąd on to wie, że to on dobrze tłumaczy? Jak jeszcze się to nie zdarzyło, nie da się tego jeszcze sprawdzić, ale nieważne. Dopiero później się okazuje, że te sny rzeczywiście się sprawdziły i że są dobrze wywróżone. I zostaje on polecony faraonowi, który też ma sen o tam chudych krowach, które zjadają grube krowy. Tłumaczy Józef faraonowi te sny, że to będzie 7 lat urodzaju i 7 lat głodu i trzeba nazbierać odpowiednio pożywienie, zanim nadejdą te niewygodne lata. Więc faraon stwierdza, o, jaki dobry człowiek, on to się zna, więc oddaje mu prawie pełnię władzy. I tak Józef staje się niemal władcą w całym kraju. Z racji, iż nastaje ten głód, a Józef ogarnął żarcie, zanim on nastał, to wszyscy ludzie się do niego zbierają, do tego Egiptu, a w tym bracia Józefa, którzy go wcześniej sprzedali. I tutaj się dzieje tak, że oni przychodzą i Józef ich poznaje, a oni nie poznają jego. To jest dosyć, no dosyć w sumie to pasuje, bo nie spodziewali się, że on będzie jakimś tam faraona prawą ręką. On oskarża ich o szpiegostwo, niesłusznie, a sam wie, że robi to niesłusznie, i zatrzymuje jednego ze swoich braci, ale daje im żarcie. Więc reszta wybiega sobie, wraca do swojego domu, mówią do swojego ojca Jakuba, że zostawiliśmy tam jednego brata, bo faraon nas oskarżył o szpiegostwo, a on mówił, o matko, no dobra, przynajmniej jest żarcie. A potem chcą wyruszyć jeszcze raz, ale przypominają sobie, że nie mogą wyruszyć bez Benjamina, bo Józef chce mieć jeszcze jednego brata, Benjamina, ale wtedy Jakub mówi, nie no, jeszcze jednego syna chcą mi zabrać, no ale w końcu decydują się, bo muszą to zrobić, bo inaczej nie dostaną żarcia. Więc wyruszają do Egiptu, zostają poczęstowani, zostają zaproszeni na biesiadę z Józefem, ci wszyscy bracia. Wszyscy są karmieni, w końcu wyruszają z jedzeniem i jeszcze załadowane zostaje z ich jedzeniem jakieś tam drogocenne przedmioty, po czym Józef oskarża swoich braci o kradzież, kiedy ich sam w to wrobił. Ale oni stwierdzają, że nie, my niczego nie ukradliśmy i tak dalej. I że nie zabierajcie nam brata Benjamina, bo nasz ojciec umrze normalnie z goryczy, czy coś takiego. No i on stwierdza, okej, już nie będę was testował, wiem, że jesteście prawymi ludźmi i ogólnie nie wiem, co te testy miały na celu. Mówi i do nich, że ja jestem waszym bratem Józefem, jesteście kretynami, że się nie zorientowaliście. Nie no, żartuję, tak nie mówi. Ale mówi im, że im wszystko przebacza i że już nie zważajcie na to, że mnie sprzedaliście i przyprowadźcie całą rodzinę i swój dobytek tutaj, żebyśmy razem wszyscy zamieszkali i będzie wesoło. Wrócili do Kanaanu, do swojego ojca Jakuba, powiedzieli mu, zabieramy się do Egiptu wszyscy, będzie fajnie. I jest tam Józef. I Jakub się cieszy, Izrael w sensie, bo on ma tak też na imię, że o, cudownie, zobaczę jeszcze przed śmiercią swojego syna, którego myślałem, że straciłem wieki temu. No i
wyruszają, osiedlają się na wieść, że synowie Jakuba będą się osiedlali w Egipcie. Faraon stwierdza, że to świetnie, super, sprowadzajmy imigrantów do mojego kraju. Ogólnie dzisiaj to może by do końca nie przeszło, ale wtedy jakieś inne mieli na to spojrzenie ludzie. No i ogólnie przybywają i ten Jakub jest taki umierający w sumie, ale błogosławi Manassesa i Efraima, czyli synów Józefa. Ale potem z tymi synami w sumie nic się nie dzieje, nie wynika z tego za wiele tak naprawdę. Ojciec Jakub, Izrael, błogosławi swoim synom i umiera i zostaje pochowany w tym samym grobie co Abraham i Sara i w tym samym grobie co Izaak i Rebeka. I kładzie się tam ze swoją żoną Leą, bo ona też już tam umarła po drodze. No i na koniec dzieje się tak, że bracia postanawiają zrobić ostatni myk na Józefie i boją się, że on będzie ich prześladował, więc wymyślają historyjkę, że ojciec przed śmiercią powiedział im, że Józef ma przebaczyć swoim braciom, że ich sprzedali. No ale Józef dowiaduje się, że oni kombinowali, a oni się boją, że się wydało i mówią, że oddają się jemu w niewolę, tylko żeby się nad nimi zlitował. On mówi, tam, wybaczam wam. I że ja nie jestem Bogiem, ja nad tym nie decyduję w ogóle. No i ogólnie Józef też umiera. Umiera też ówczesny faraon i tak się kończy Księga Rodzaju. Tak, Józef to po prostu mistrz. Sposoby, w które nabierał swoich braci, że robił sobie z nich jaja, to w sumie nawet śmieszne było. Macie dość? To dobrze się składa, bo właśnie dotarliśmy do końca tej księgi. Właśnie ukończyliśmy trochę ponad 3,5% całej Biblii, więc jest to już jakieś osiągnięcie. Jak możecie zauważyć, moralność tamtego Boga oraz ludzi żyjących w tamtych czasach jest, można powiedzieć, bardzo prymitywna i odbiega od dzisiejszych realiów i norm, które przyjmujemy. A jeżeli mówić o jakiejś uniwersalności, to tym tekstom naprawdę jest do niej daleko. Bo ciężko mi powiedzieć, żeby teksty z Księgi Rodzaju były uniwersalne. W dzisiejszych czasach mamy bardzo dobrze rozwiniętą naukę i możemy wytłumaczyć wiele rzeczy. Wiemy, że Ziemia jest kulą i możemy to udowodnić na bardzo wiele sposobów. Znamy prawa fizyki, których wcześniej nie rozumieliśmy i możemy tworzyć skomplikowane mechanizmy, możemy tworzyć komputery chociażby. Wtedy tego Hebrajczycy nie umieli i nie zdawali sobie sprawy, że kiedykolwiek coś takiego może powstać. Spotykam się ze słowami, że tych fragmentów nie można brać na poważnie, że nie można ich brać dosłownie, ponieważ są one metaforycznie. Okej, nawet jeśli przyjmiemy, że są one metaforyczne, to tak naprawdę z tej metafory nie za dużo wynika, bo jaka jest puenta przypowieści o tym, że był potop i Bóg zabił wszystkich ludzi, a ocalił tylko Noego i zwierzęta. Co z tego wynika? Nie wiem. Też ludzie wybierają, które fragmenty są metaforyczne wybiórczo, tylko te niewygodne. A te, które są wygodne, czyli na przykład zmartwychwstanie Chrystusa, biorą już dosłownie, na poważnie. A co jeśli cała Biblia jest jedną wielką metaforą, to co wtedy? Teraz zadam pytanie właśnie do widzów. Co zakładacie? Co jest bardziej prawdopodobne i co ma więcej sensu, że Biblię napisał wszechmogący, wszechwiedzący i wszechdobry Bóg, czy może Hebrajczycy kilka tysięcy lat temu? Która odpowiedź ma ręce i nogi i trzyma się kupy? Może to brzmieć jak pytanie retoryczne, jednakże nie jest to pytaniem retorycznym. I chcę, żebyście odpowiedzieli to na trzeźwo, bez nikogo podpowiadającego wam nad głową, tylko żebyście sami się nad tym zastanowili, żebyście sami poczytali pismo, jeśli jesteście wierzący, i doszli do jakiegoś może wniosku. Jak najbardziej, oczywiście jestem otwarty na krytykę i na dyskusję w komentarzach, postaram się odpowiadać na wszystkie z nich, jeśli jakieś będą. A także pracuję nad swoją dykcją, żeby lepiej się wymawiać. Niestety, jak mogliście zauważyć, mój film jest bardzo pocięty i często się zająkuje.
Jednakże staram się to poprawić i może moje kolejne produkcje będą już lepsze. No to żegnam.